wystawy obejmującej problematykę, która z jednej strony jest znana, a z drugiej chyba bardzo mało w młodszej części mieszkańców naszego miasta. Wystawa, która dotyczy roku 1939, dotyczy ludzi, którzy byli z naszego miasta, również z naszego miasta w okresie okupacji niemieckiej, pozbawieni swoich domów, musieli je opuścić. Byli wśród tych, których wysiedlano z naszego miasta, z ich mieszkań, i młodzież szkolną, która myślę, że przychodząc do naszego muzeum na temat tego czasu, przełomu 1939 i 1940 roku, jeżeli chodzi o historię naszego miasta, a jeżeli chodzi o ten element historii, który nie wiąże się z martyrologią, nie wiąże się z walką zbrojną, nie wiąże się z walką o język polski, nie wiąże się bezpośrednim czynie tej walce o zachowanie polskości, no jest bardzo mało znany, ale wiąże się właśnie z walką, to co jest najważniejsze, no bo tam mieszkaliśmy w gronie rodziny, tam przekazywane w domu były te wszystkie informacje. Niemców był to pewien
pewien poligon doświadczalny. Robili to ci sami ludzie. Na tej wystawie znajdziecie Państwo m.in. zdjęcie Adolfa Eichmanna, tego wielkiego organizatora zagłady Żydów. On najpierw zorganizował przesiedlenie ludzi z Wartegau. Akt oskarżenia, 9 punkt aktu oskarżenia w Tel Awiwie, kiedy został porwany z Argentyny i postawiony przed Izraelską Sprawiedliwością, to był organizacja deportacji z 500 tysięcy osób z Wartegau. Tyle chciałem powiedzieć generalnie o tym temacie. Powiedziałbym jeszcze dwa zdania takie, że w sumie jest tam około 400 fotografii. Są akcenty łódzkie, fotografii i plakatów. Akcenty łódzkie rozsiane w różnych miejscach w tej ekspozycji i osobno kilka historii rodzinnych wydobytych. Dużym zasobem tych zdjęć, duży zasób tych zdjęć pochodzi z archiwów niemieckich, z archiwów SS. Tak jak będę z Państwem ewentualnie oglądał, to wtedy zwrócę na to uwagę. Są to dla mnie bardzo poruszająca historia, że SS-mani z takim, ja bym powiedział, dlaczego oni to robili, dlaczego oni fotografowali tych wysiedlanych, opędzanych Polaków. To było takie spojrzenie rasy panów na upadające, ginące plemię. Zapisać to, bo tego plemienia za dwa pokolenia już nie ma być. Bo plan był taki, żeby przeprowadzić zagładę biologiczną, także w dalszej przyszłości, nie tylko deportować, ale przeprowadzić zagładę biologiczną większości Polaków. I to było takie podejście nazistów. Oni chcieli udokumentować historię ginącego plemienia. I to no tyle na tytułem wstępu. Ostatnie zdanie takie, że ten zasób ogromny, bo przecież wystawiamy tylko część tego, co znaleźliśmy, powstał także w czasie pracy nad filmem Jasnowłosa w prowincji dla kanału Arte i RBB w Niemczech, który był wyświetlany w ostatnich dwóch latach w Niemczech we Francji. Jeżeli organizator wystawy łódzki się na to zdecyduje, to chętnie go w którymś momencie tej wystawy Państwu również zaprezentuję. Dziękuję bardzo. Jestem uczestniczką tego posiedzenia.